Witajcie przyjaciele. Przed Wami kolejny odcinek Najlepszych Strzałów. Zestawienie na 10. miejscu rozpoczyna IKV-103. Celownik był wymierzony w Tygrysa 131, ale pocisk poleciał za wysoko i trafił prosto w zaskoczonego T-28. Na 9. miejscu groźna artyleria Su-14-2. Nikt nie chce zostać ofiarą jej pocisków, ale jeśli już do tego dojdzie, to trochę raźniej będzie, gdy do garażu udacie się razem z sojusznikiem. Ciekawe, czy w zestawieniu znajdzie się potrójny bombardier. Ósme miejsce zajmuje Skorpion G. Niemiecki niszczyciel jedzie sobie ze swoimi sprawami, aż tu nagle daleko zaświecił się Bulldog. Skorpion obraca wieżę i załatwione. Na 7. miejsce trafia Sherman. Z krzaków strzela do niego Su-100U, ale wroga nie widać, więc co tu zrobić? Strzał na ślepo. Artyleria zniszczona. Też nieźle. Szóste miejsce zajął Tortys. Brytyjczyk dzielnie broni swojej bazy. Najpierw do garażu wysyła Skorpiona G, a potem strzałem mierzonym co do piksela niszczy AMX-a 1390. Na 5. miejsce zestawienia wskakuje kolejny bombardier. Tym razem odznaczenie zdobywa brytyjska artyleria 10. poziomu, Conqueror GC. Umiejętności, trochę szczęścia i mamy 3 czołgi jednym strzałem. Jagdpanzer S-100 trafia pod ostrzał francuskiej artylerii, ale gdzie się ona kryje? Podpowiedź od twórców gry w postaci znacznika trafienia pomaga rozwiązać ten dylemat. Przechodzimy do najlepszej trójki tego odcinka. Brązowy medal zgarnia AMX-12T i jego niesamowite trafienie w typ 58 rykoszetem od spodu typ 64. Srebro otrzymuje czeski TVP. W stronę sojuszników zmierza wrogi AMX-1375. Artylerię wroga można nienawidzić, ale swoją należy szanować. Demonstruje to ten gracz, który idealnie obliczonym strzałem ratuje towarzyszy broni. Na 1. miejscu mamy artylerię. Gracz w obiekcie 261 w jednej bitwie dwa razy zgarnia bombardiera. Patrzcie uważnie! Dziękujemy za oglądanie Najlepszych Strzałów. Subskrybujcie kanał i polubcie film, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Do zobaczenia!